Kochani, właśnie przygotowałam sobie poranną herbatkę. To jest ta herbatka ze słoniem, jak ja to mówię. To jest przepyszna herbatka. To jest herbatka, która się Leosiu nazywa Earl Grey. I cały aromat tej herbaty autentycznie unosi się w domu. Jedni piją Earl Greya po prostu, takiego zwykłego, czarnego, bo on jest bardzo aromatyczny. Drudzy dodają sobie cytrynę. Ja uwielbiam herbatę Earl Grey z mlekiem. Spróbujcie, to jest po prostu sztosik. O, proszę bardzo, Leoś też lubi. A jeżeli chodzi o moją herbatkę ze słoniem, to jest najlepsza herbata Earl Grey, jaką dotychczas piłam. Już Ci zaraz pokażę, zaraz się zaparzy. Dolejemy mleczka i mama Ci wszystko pokaże. Kochani, tak ładnie u nas biało za oknami, tak przyjemnie, taki biały puszek, ale już tu mąż chodzi i mnie podłamuje, że jest 3 stopnie na plusie i jutro i pojutrze ma być tak samo, także no niestety, ale chyba do Wigilii ten śnieg się nie utrzyma. Trzymam kciuki, żeby się utrzymał. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze przesyłki książkowe od czwartej strony, które do mnie przybyły. To są książki Agaty Przybyłek, część pierwsza i część druga. Wychodzi też część trzecia, na którą również się czaję. Także wierność jest trudna i ja chyba zwariuję. Dwie przepiękne książki, no będę miała naprawdę co czytać w tym roku, które do nas przyjdzie, bo od stycznia nie planuję wieczorami sobie czytać, po prostu częściej. Teraz czytam tą Magię Grudniowej Nocy, już niedługo ją kończę, także potem zabieram się za kolejne propozycje. A tu zobaczcie, jaka piękna przesyłka do mnie dotarła wczoraj. Nowy rok, nowy początek. Hyacynt, opiekuj się nim, a rozkwitnie. I razem z książką dostałam taki piękny hyacyncik, także będę się na pewno opiekować. No i tutaj Agnieszka Lis, muzyka twojej duszy. Także również jest jestem tej propozycji bardzo, bardzo ciekawa. Także czwarta strona, wydawnictwo poznańskie. Dziękuję bardzo za nowości. Taka byłam ciekawa. Otwieramy dzisiaj okienko, paczuszkę numer 22 z kalendarza i ona cały czas po prostu była tutaj na wierzchu. Ja się zastanawiam, wydaje mi się, że jest to poduszka. Także kochani, otwieramy. Zobaczcie tutaj w tle, jak już mało rzeczy zostało w kalendarzu. No i oczywiście się nie myliłam. Jest to przepiękna, świąteczna poduszka. Tak się właśnie zastanawiam, gdzie ją położę. Może w pokoiku Leosia, żeby miał też tak bardziej świąteczny klimat. Piękna, piękna, naprawdę piękna. Kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to dzisiaj będę zajmować się sprzątaniem. Dlatego stwierdziłam, że nagram Wam zaraz wyniki rozdania, pokażę Wam kolejną nagrodę, która będzie do zgarnięcia. No i biorę się za sprzątanie, ponieważ sprzątania jest trochę. Jeszcze chciałabym zmienić pościel. Wczoraj prałam pościel, prałam zasłania, prałam te obicia, które mamy na kanapie. Także dzisiaj zostało mi już tylko nawlec nową, świeżutką, pachnącą, świąteczną pościel. Przydałoby się odkurzyć też dzisiaj, zmopować. Także wiecie, trochę takich rzeczy porobić. Dajcie mi też znać, jak u Was jest, jak przygotowujecie święta. Wiem, że w ogóle w tym roku bardzo, bardzo dużo osób korzysta z cateringu świątecznego, czyli po prostu nie narzuca sobie zbyt wiele, jeżeli chodzi o kwestie gotowania, bardziej zajmuje się przystrajaniem, sprzątaniem i na przykład zamawia sobie taki catering. My oczywiście z mamą już sobie pracę jakoś tak mniej więcej porówno rozłożyłyśmy. Mama jest odpowiedzialna i dzisiaj zabiera się już za robienie karpia w galarecie, za smażenie karpia i za robienie kapusty świątecznej, bigosu świątecznego, wiecie, z grzybkami suszonymi. Uwielbiam, uwielbiam, to jest mój numer jeden na Wigilię. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o resztę rzeczy, to my robimy to wieczór przed Wigilią. Wtedy ja zabieram się za robienie ryby po grecku, wtedy też robimy sałatkę jarzynową. Właśnie nie wiem, czy będziemy robić jutro sałatkę jarzynową, czy pojutrze. No zobaczymy, ale tak to u nas wygląda, że my sobie jakoś, wiecie, na dwie rozkładamy pracę i jest o wiele przyjemniej, o wiele szybciej. Jeżeli chodzi o catering, to chyba w zeszłym roku, słuchajcie, zamawiałyśmy takie rzeczy jak rolada z kurczaka i galantyna, bo to bardzo lubimy. No ale tak jak mówię, barszczyk robimy same.
Pierogi, słuchajcie, bo my u nas jakoś nigdy się nie robiło pierogów, ani pierogów ruskich, ani z kapustą, ani z mięsem w moim domu, co jest po prostu tragedią, bo mojego męża pierogi na porządku dziennym. No u nas nie, u nas się nie robiło pierogów, także my zamówiłyśmy w tym roku właśnie pierogi i tak jak w zeszłym roku galantynę i roladę z kurczaka. I to pojadę odebrać z Krzyśkiem. To też na pewno was ze sobą zabiorę i w tym roku też robimy oczywiście barszcz czerwony, kapustę, śledzie, sałatkę jarzynową, rybę po grecku, karpia na dwa sposoby, także dużo, dużo tego będzie. I w tym roku też właśnie jak będziemy jechać odbierać te pierogi z kapustą, to będziemy zajeżdżać do tej mojej ukochanej kawiarni właśnie na Kielińskiego i tam będziemy odbierać ciasta, bo jak wiecie, ani ja, ani moja mama zdolności do pieczenia ciast nie mamy. Zamówiłyśmy tam chyba jakiś sernik na słonym spodzie, bezę, tort makowy z mascarpone i brzoskwiniami, także też z Krzyśkiem będziemy musieli szybciutko wyskoczyć właśnie w niedzielę wieczorem po południu, no i odebrać te ciasta. Także tak to u nas wygląda, my się po prostu obowiązkami z mamą dzielimy. Jedna robi to, druga robi to. Wyobrażacie sobie Bogumiłkę, jak robi karpia. Kobietę, która nienawidzi karpia, ma wstręt do karpia, no nie. Także, sałatkę jarzynową zawsze robimy razem, taka u nas tradycja. Siadamy, ciachamy i sałatka jarzynowa jest po prostu robiona przez nas zawsze razem. Ja jestem od ryby po grecku, też jestem zazwyczaj od kapusty. Ja w ogóle jeszcze robię też barszcz z mamą, też razem robię ziemniaczki opiekane. U nas zawsze na Wigilię też są na przykład ziemniaczki opiekane, wtedy można włożyć sobie kapustę, wypić barszcz, można dodać sobie rybkę do tego, wiecie, i ziemniaczki, jak ta lala. No i śledzie, wiadomo, śledzie pod różną postacią, z cebulką, w śmietanie, szuba, o bardzo fajna jest szuba, dajcie znać czy jecie szubę. Wiecie, to jest taka sałatka pod pierzynką chyba z jajkami, z burakami. Ja nie jem, bo jeżeli chodzi o śledzie, to ja jem tylko śledzie marynowane w zalewie octowej. Nie lubię takich solonych płatów śledzi, brrr, jakoś tak nie mogę. Dobra, co teraz? Zaraz ogłoszę też wyniki rozdania, pokażę wam kolejną nagrodę i ja dzisiaj po prostu sprzątam. Sprzątam, po prostu latam na miotle, latam na mopie i ogarniam, wiecie, żeby już było pięknie, przyjemnie na święta. Kochani, a jeżeli chodzi jeszcze też o dzisiejszą nagrodę, to będzie to nagroda specjalnie od mojej mamy. Moja mama też stwierdziła, że chce was czymś obdarować, więc będzie to nagroda również od mojej mamy. Ale to za chwilę. Otwieram kalendarz z herbatką i zaraz przychodzę do was z wynikami konkursu i z nową nagrodą. Okej, szukamy numerku 22. Jest, tu jest. 22. Uwaga, uwaga. Królewskie święta, jak to pięknie brzmi. Składniki, herbata czarna, ananas, migdały, goździki, cynamon. Super. No dobra kochani, jestem z wynikami konkursu i jestem też z nową nagrodą specjalnie dla was. Także jeżeli chodzi o wyniki konkursu, kto wygrał nagrodę, gdzie do rozdania była gąbeczka z Boho Beauty, gdzie do rozdania były maseczki 3, czekajcie, jeszcze chwycę tą, 3 takie maseczki i pomadka od Bourjois, ta właśnie, to nagrodę wygrywa Joanna Szczupak. Także Joanno, gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że maseczki ci się przydadzą na taką chwilę me time, chwilę dla siebie, chwilę relaksu, bo ja doskonale wiem, jak to jest z dzieciaczkami, kiedy po prostu czasem nie mamy czasu, żeby coś obok siebie zrobić, wkoło siebie zrobić. Także mam nadzieję, Joanno, że tym prezentem sprawię ci radość. Także Joanna Szczupak, jeszcze raz moje gratulacje. Natomiast tak jak wam wspominałam, moja mama również, jako że oglądacie, że komentujecie, że nas wspieracie, postanowiła dać nagrodę jedną od siebie. Jako że kiedyś w prezencie tę książkę dostała ode mnie, później dostałyśmy obydwie takie same przesyłki PR od marki AA, pamiętam, to była taka fajna jesienna przesyłka i tam się znalazła ta książka, więc moja mama mówi, o, to jest świetny pretekst, żeby tę książkę komuś po prostu oddać, prezentować, żeby tak samo jak my się z niej cieszył. I muszę wam powiedzieć, że jak była ta książka do rozdania, to było naprawdę bardzo, bardzo dużo komentarzy, więc mama mówi, proszę bardzo, po raz kolejny prezent, tym razem specjalnie ode mnie, dla wszystkich widzów kanału Daily Boogie. Także mam nadzieję, że się ucieszycie, także nagrodą dzisiejszą jest
ta oto książka po raz kolejny. Do tego pomadka od Bourjois. Jak wiecie, ja uwielbiam te pomadki. To jest rewelacyjny kolor, bo ani to jest bordo, ani to jest brąz. Coś naprawdę pięknego. I do tego jeszcze od Duszki taki uroczy krem truskawkowy do ciała. Zobaczcie, jak on przepięknie wygląda. Także jeżeli macie ochotę wygrać taką nagrodę, no to słuchajcie, to co zwykle, biorę udział w rozdaniu i dlaczego. Zapraszam serdecznie, wszystkim życzę powodzenia. Kochani, na sam koniec chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną świąteczną przesyłkę, która taki uśmiech na mojej twarzy wywołała, że nie macie pojęcia, ile tu jest cudowności, ile tu jest wspaniałości. Oczywiście prezent pochodzi od cukierni Blikle i muszę Wam powiedzieć, że moja mama doskonale tą cukiernię kojarzy. Ona jakby swoje początki zaczęła już w 1869 roku. I zobaczcie, jaką przepiękną świąteczną przesyłkę od nich dostałam. Tutaj mam też dla Was, bo już czytałam, kodzik rabatowy. Jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu cukierni, to macie 10% zniżki, ale o tym za chwilkę. Zobaczcie, jaka cudowna, przepiękna paczuszka wesołych świąt. To zapewne jest albo keks, albo taka pyszna, świąteczna babka. Tutaj mamy kawę ziarnistą. Tutaj mamy ciasteczka maślane i zobaczcie, jak to wszystko jest przepięknie zapakowane. Są szyszki, są suszone pomarańcze, ale patrzcie na to. Tutaj mamy pierniczki. Zobaczcie, jakie piękne. I jeszcze takie rękawiczki, bombka, choinki. No coś pięknego. Zobaczcie, cudowności. Zobaczcie, a tutaj list od Blikle, który podpisała Karolina. Karolino, pozdrawiam Cię serdecznie. Widzicie, marka została założona 11 września 1869 roku. Od samego początku istnienia firma cukierni znajduje się na Nowym Świecie w Warszawie. Wszystkie nasze słodkości to produkty rzemieślnicze, robione od lat z pasją do cukiernictwa. PS. Dla Twoich obserwatorów przygotowaliśmy kod zniżkowy 10% do naszych cukierni na hasło Słodkie Święta z A. Blikle. Także proszę bardzo, jeżeli chcecie skorzystać, to serdecznie zapraszam. Ściskam Was, kochani, i do zobaczenia już jutro. Pa, pa!